Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Mniejsze środki na wspólną politykę rolną o 5% w ramach nowego budżetu zaproponowała dziś Komisja Europejska. Polska miałaby otrzymać około 1% mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i około 25% mniej na Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w latach 2021-2027 Komisja Europejska chce przeznaczyć na wspólną politykę rolną sumy mniejsze niż w obecnym budżecie. Budżet przewidywany jest na 365 miliardów euro. To o 5% mniej niż dotychczas. Biorąc pod uwagę cięcie 5%, proponujemy bardziej ukierunkowane podejście. By zwiększyć wydajność, zostanie stworzony lepszy model realizacji modernizujący poszczególne działania z korzyścią dla krajów członkowskich. Mówi komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników liczone w cenach bieżących mają się zmniejszyć nieznacznie o blisko 1%. W sumie na ten cel ma być przeznaczone 21 miliardów euro. W cenach stałych bez uwzględnienia inflacji nowy budżet na dopłaty ma wynieść blisko 19 miliardów euro. Nie będzie też zrównania dopłat. Decyzję tę Komisja Europejska tłumaczy faktem, że polskie rolnictwo zbliża się do średniej Unii Europejskiej. To absurdalne tłumaczenie, zaznacza Zbigniew w Grajoszek z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Żądaliśmy, żeby te dopłaty ze względu na sprawiedliwość dziejową, na doświadczenia Polski z czasów komuny, żeby były większe, żebyśmy mogli stać się konkurencyjni. Jak my możemy wyrównać te zapóźnienia i ktoś nam mówi, że my już bardzo dobrze stoimy, że polskie rolnictwo już jest średnie, ale to jest dzięki naszym rolnikom osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy, a nie dzięki Unii, która nas cały czas oszukuje. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku drugiego składnika wspólnej polityki rolnej. Na Fundusz Rozwoju Polskich Obszarów Wiejskich mamy otrzymać około 9 miliardów euro. Licząc w cenach bieżących, to o 25% mniej niż dotychczas. Ograniczone mają być też możliwości przesuwania środków z funduszu na dopłaty bezpośrednie. Obecnie jest to 25%. W myśl propozycji będzie to 15%. Takiego cięcia nie wyobrażają sobie polscy rolnicy. Na tym nie stracą tylko rolnicy, ale stracą także i ludzie pracujący w mieście, no bo jednak rolnik tych pieniędzy z tych dopłat, jak to się mówi, nie gromadzi, tylko zawsze są jakieś inwestycje. Czy zatem polskie rolnictwo zostanie właśnie skazane na powolny upadek? Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uspokaja. Przed nami rok negocjacji. Jest to niekorzystne na tym etapie dla Polski, ale myślę, że w ciągu tego roku po przedstawieniu argumentów po prostu uda się wynegocjować lepsze warunki, takie, które będą do zaakceptowania. Mniejsze dopłaty dla rolników oznaczają tylko jedno. Większe ceny, podkreśla rolnik Janusz Gargala. Trzeba liczyć się z tym, że jednak inflacja jest. Koszty jednak wzrastają, bo przecież odczuwamy na co dzień wzrost cen paliw choćby. No i oczywiście ceny robocizny, bo to też problem nawet w większych gospodarstwach. Musimy zatrudniać nawet obcokrajowców. Wszystko to odbija się na kosztach produkcji. Dlatego też rolnicy apelują do resortu rolnictwa o większe zainteresowanie się losem polskich rolników. Jeżeli nie będzie produkcji rolnej, to zaleją nas produkty, tak jak już mamy, duńskie, francuskie, niemieckie. Dlaczego we Francji resort rolnictwa potrafi obronić rynek rolny właściwie własny, a u nas generalnie wygląda na to, że resort rolnictwa dba o interesy zagranicznych dostawców produktów rolnych, a nie naszych rodzimych. Dwa dni przed przedstawieniem przez Komisję Europejską szczegółowych regulacji dotyczących wspólnej polityki rolnej po 2020 roku Parlament Europejski odrzucił cięcia w budżecie Unii Europejskiej na ten cel. Sprzeciwił się też renacjonalizacji polityki rolnej. Rezolucja Parlamentu Europejskiego, choć nie jest wiążąca, ma na celu wpłynięcie na propozycje Komisji.
Komisja Europejska sprzeciwiła się wstrzymaniu ekstradycji z Irlandii Polaka podejrzanego o przemyt narkotyków. Rozprawa toczyła się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozpatrywał on zapytanie irlandzkiego sądu, czy reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości może stanowić zagrożenia dla uczciwego procesu zatrzymanego Artura C. Wątpliwości irlandzkiego sądu odrzucały także inne państwa członkowskie. Artur C., za którym wydano europejski nakaz aresztowania, został zatrzymany w maju ubiegłego roku w Irlandii. Działał w grupie przestępczej, przypomina rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak. To jest osoba szukana przez kilka lat przez organy ścigania, podejrzana o handel narkotykami na bardzo dużą skalę, bo to mówimy o ponad 50 kg amfetaminy i kilku tysiącach pigułek ekstazy. Sprawę jego ekstradycji rozpatrywała irlandzka sędzia Eileen Donnelly, która przychyliła się do wniosku obrońców Artura C. o nieodsyłanie zatrzymanego do Polski z uwagi na ostatnie reformy sądownictwa. Swoje obawy przedstawiła w ponad 50-stronicowym zapytaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatnie zmiany w Polsce były tak szkodliwe dla praworządności, że sąd musi dojść do wniosku, iż naruszono wspólną wartość rządów prawa w Polsce. Zarówno wspólne wartości praworządności, jak i demokracji w Polsce zostały przez te zmiany naruszone. Jak dodaje rzecznik, irlandzka sędzia swoją decyzję oparła jedynie na doniesieniach medialnych. Wyrok Trybunału musi być korzystny dla Polski. Z pewnością Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna, iż nie ma żadnego zagrożenia dla tej osoby podejrzanej o handel narkotykami, jeśli chodzi o jej bezpieczeństwo i praworządność. Polskie stanowisko poparli dziś przedstawiciele Hiszpanii, Holandii i Węgier. Podkreślano, że sąd jednego kraju nie powinien dokonywać oceny praworządności innego kraju, bo nie ma takich możliwości i instrumentów. Natomiast przedstawicielka Komisji Europejskiej przyznała, że sąd danego kraju ma prawo mieć wątpliwości. Według większości krajów w Polsce jest utrzymywana praworządność, podkreślał po rozprawie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Jak się wydaje, większość rządów, które zajęły stanowiska w tej sprawie, też jest takiego zdania i jest to zdanie bardzo zdroworozsądkowe, bo nie można na podstawie bardzo cennych kryteriów formułować tak daleko idących wniosków, zwłaszcza w kontekście procedury z artykułu 7, która jest procedurą polityczną. Zapytanie ze strony Irlandii to efekt unijnych ataków wymierzonych w nasz kraj, podkreśla prawnik Agnieszka Zdanowska. To sytuacja bez precedensu dotychczas, ponieważ jak wiemy, są podpisane umowy ekstradycyjne. Niewątpliwie świadczy o politycznym charakterze i wpisuje te działania akurat sądu w Irlandii w wyższy zamysł działania przeciwko Polsce na płaszczyźnie właśnie Unii Europejskiej. Jak podaje irlandzki dziennik Irish Times, powołując się na europejskich prawników, ewentualna niekorzystna dla Polski decyzja może całkowicie wstrzymać ekstradycję do Polski z całej Europy. Politolog Grzegorz Piątkowski zauważa, że przestępcy będą mogli przedstawiać samych siebie jako osoby ścigane ze względów politycznych. Historia zna już takie przypadki. Jak ten proces już przebiegał w Szwecji, mamy okazję obserwować na przykładzie przestępców komunistycznych, których władze Szwecji czy Wielkiej Brytanii na przykład Polsce niestety nie wydały. Wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej dr Krzysztof Kawęcki wskazuje, że duże kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są zagrożeniem dla suwerenności krajów członkowskich. Jest to instytucja, która stoi już ponad nawet prawem, ponad prawem właśnie krajowym, państwowym i to stwarza właśnie nową przestrzeń, nowy obszar, który ma zastąpić prawo krajowe, prawo państwowe bez możliwości wręcz odwołania się. Opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poznamy 28 czerwca. Wyrok zostanie ogłoszony prawdopodobnie w lipcu. W całej Polsce, na świecie obchodziliśmy dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Był on okazją do radości i zabawy, ale również do modlitwy za dzieci poczęte. W myśl zasady, że skoro troszczymy się o dziecko po urodzeniu, troszczmy się o nie również przed urodzeniem. Dzień Dziecka obchodzony jest na całym świecie i niesie dzieciom bardzo dużo radości. Byłem u babci, jadłem lody, dostałem prezent łyżwarolki. Byłem na festynie rodzinnym. Tam były dmuchańce, wata cukrowa i lody. Było tam bardzo fajnie. W Dniu Dziecka o najmłodszych pamiętał także prezydent Andrzej Duda. Razem z małżonką przyjechał na piknik do Białej Podlaskiej. Życzę dzieciom, żeby były szczęśliwe. Życzę im teraz w najbliższym czasie
dobrych, udanych wakacji, wypoczynku, a przede wszystkim pięknych ocen na świadectwach szkolnych jeszcze zanim te wakacje nastąpią. Dzieci są naszym największym skarbem. Są przedłużeniem nas samych, naszym spełnieniem i co najważniejsze, są naszą nadzieją na przyszłość. 1 czerwca to także okazja do wspomnienia dzieci mieszkających w dalekich krajach i modlitwy za nich. Tak było dziś w Ełku na 13. ogólnopolskim pikniku rodzinnym współtworzonym przez Caritas i dzieła misyjne. W imieniu dzieci z Papui Nowej Gwinei pozdrowienia przekazał misjonarz werbista, ksiądz biskup Józef Roszyński. Pozdrawiam tutaj wszystkie dzieci w diecezji Ełk i w całej Polsce od dzieci z Papui Nowej Gwinei, które no tak jak wszędzie lubią się radować, bawić, lubią być czasem rozpieszczane, aczkolwiek to w naszych warunkach jest o wiele bardziej trudne. Niemniej, no, na ile możemy, organizujemy dla nich też jakieś tam drobne dni dziecka. Dzień dziecka to nie tylko radosne świętowanie. Ten dzień przywołuje również refleksję nad sumieniem współczesnego świata. Fundacja Życie i Rodzina oraz Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski zachęcały, aby dziś w czasie nabożeństw pierwszopiątkowych odmówić w parafiach specjalnie przygotowaną modlitwę przebłagalną za grzech aborcji. Modlitwa może zmienić serce człowieka. Dlatego modlimy się na początku, dziękując Panu Bogu za każde dziecko, także to, które jest pod sercem mamusi i niedługo się narodzi. A jednocześnie przepraszamy za te dzieci, które nie mogły powiedzieć mamusiu, tatusiu, które nie zostały przyjęte na ten świat. Są tacy, którzy oburzają się, że w Dzień Dziecka w ogóle poruszany jest temat tragedii zabijania poczętych dzieci. Tymczasem mówienie o tym to paląca potrzeba chwili, podkreśla Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Dzisiaj w Dzień Dziecka, tak jak każdego innego dnia, gdzieś w szpitalach w Polsce zostanie zabite troje małych, niewinnych dzieci. I to będzie prezent, który dostaną na ten dzień. Polskie prawo jest skonstruowane w taki sposób, że część dzieci poczętych, a jeszcze nienarodzonych, dyskryminuje wprost. Inicjatywa modlitewna zaproponowana na dziś związana jest z obywatelskim projektem Zatrzymaj Aborcję, przypomina prawnik i działacz ruchów pro-life Marcin Jakubczyk. Modlitwa w takim dniu jak dzisiaj, Dzień Dziecka, ma szczególne znaczenie, także wynagrodzenie Panu Bogu za te wszystkie krzywdy, zbrodnie wręcz, wyrządzone przeciwko życiu ludzkiemu, szczególnie właśnie życiu dzieci, to jest jak najbardziej na miejscu, a przede wszystkim jest to wręcz pożądane. Pełny tekst modlitwy ekspiacyjnej dostępny jest między innymi na stronie internetowej www.życieirodzina.pl. Modlitwę można odmawiać indywidualnie. Jest znana przyczyna śmierci radnego z Głogowa Pawła Chruszcza. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Legnicy, mężczyzna zmarł na skutek uduszenia. Wczoraj znaleziono go powieszonego na słupie elektrycznym. Nieoficjalnie miał przekazać CBA informacje na temat afery korupcyjnej. Według wstępnej sekcji zwłok radny Paweł Chruszcz zmarł w wyniku uduszenia. Na jego szyi znaleziono bruzdę wisielczą. Jak dokładnie do niej doszło, to ustalą śledczy po wykonaniu dodatkowych badań, poinformowała prokuratura okręgowa w Legnicy. Sprawa śmierci głogowskiego radnego może mieć drugie dno. Jego zaginięcie zgłoszono na policję w środę wieczorem. Wczoraj po południu znaleziono go powieszonego. Jak informują media, w dniu zaginięcia miał się spotkać z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, któremu zamierzał przekazać informacje na temat miejskiej afery korupcyjnej. Wcześniej ujawnił nieprawidłowości, do jakich dochodziło w jednym z prywatnych przedszkoli w Głogowie oraz fakt, że budynek wykupiono za 900 tysięcy złotych w ratach na 5 lat. Paweł Chruszcz był bratem posła Sylwestra Chruszcza, miał 42 lata, żonę i dwójkę dzieci. Rodzina oraz przyjaciele nie wierzą w samobójstwo radnego, jak mówią, nie miał ku temu żadnych powodów. Amerykańskie cła na stal i aluminium wchodzą w życie, ucierpią kraje Unii Europejskiej, Kanada i Meksyk. Już teraz działania odwetowe podjęła Kanada. Ostra krytyka pod adresem prezydenta Donalda Trumpa płynie z Francji i Niemiec. Były negocjacje, do porozumienia jednak nie doszło. USA będą egzekwować dodatkowe cła za stal i aluminium z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku. Cóż, jest nadprodukcja stali i nadwyżka zdolności produkcyjnych na całym świecie, więc musieliśmy sobie z tym jakoś poradzić w bardzo globalny sposób. Nie można sobie poradzić tylko z jednym krajem.
Donald Trump realizuje w ten sposób jedną z obietnic wyborczych. Zobaczcie, troszczę się o wasze interesy, zobaczcie, potrafię zadbać o to, żebyście mieli miejsca pracy i dlatego właśnie wprowadzam cła dla niemieckich, dla europejskich produktów. Druga sprawa, no to jest takie pewnego rodzaju przywoływanie do porządku części polityków europejskich. Nie jest tajemnicą, że relacje na linii Biały Dom, a chociażby Berlin, no nie są najlepsze. Cła na poziomie 25% na stal i 10% na aluminium to odpowiedź na tanią konkurencję z zagranicy, która przyczyniła się do załamania produkcji przemysłowej i dużego bezrobocia. To zły dzień dla światowego handlu. Unia Europejska nie może pozostać bez jakiejkolwiek reakcji. Stany Zjednoczone nie pozostawiają nam innego wyboru jak rozstrzygnięcie sporu w ramach Światowej Organizacji Handlu. Tak decyzję amerykańskiego prezydenta komentuje szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który przekonuje, że to nie Unia Europejska jest źródłem problemów w sektorze stali i aluminium. W podobnym tonie wypowiadają się Francja i Niemcy. Jesteśmy przekonani, że te taryfy nie są zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu. To wypowiedź Angeli Merkel z wczoraj, kiedy decyzja USA nie była jeszcze ostateczna. Teraz Niemcy ustami swojego ministra idą jeszcze dalej. Decyzja Stanów Zjednoczonych jest błędna, szkodliwa zarówno dla Europy, ale też dla samych Stanów Zjednoczonych, którym udało się powrócić do protekcjonizmu i jednostronnych działań. Ostre sygnały płyną także z Paryża. To brutalna i niedopuszczalna decyzja, to prawo siły, ale sprawy światowe, stosunki międzynarodowe nie podlegają prawu silniejszego, dlatego potępiamy tę decyzję. Jest ona dla nas nie do zaakceptowania. Środki odwetowe zapowiedział już Meksyk. Słowo w czyn przekuwa Kanada, która nałożyła cła odwetowe w wysokości 25 i 10% na amerykańską stal i aluminium oraz inne produkty. To jest ponad 16 miliardów dolarów odwetu. To najsilniejsza akcja handlowa, jaką Kanada podjęła w powojennej epoce. To bardzo silna odpowiedź. In the post-war era. Kanada wyraża gotowość do negocjacji, jednak nie na warunkach zaproponowanych przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone stwierdziły, że warunkiem koniecznym do negocjacji jest zaakceptowanie przez Kanadę klauzuli wygaszającej nafta. Powiedziałem, że nie możemy zaakceptować klauzuli wygaśnięcia północnoamerykańskiej umowy o wolnym handlu. Już wcześniej amerykańskie cła objęły produkty eksportowane z Rosji, Chin czy Japonii. Porozumienie udało się osiągnąć z Argentyną, Brazylią i Australią. W trakcie negocjacji z Niemcami administracja prezydenta Trumpa była nawet skłonna do ustępstw. Warunkiem była rezygnacja z Nord Stream 2. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.